A teraz będzie historia ucieczek i powrotów. Namówiłaś, dałaś się namówić na posadzenie metra lasu, znaczy na bycie patronem? W Gdyni? Nie, w Suchodoli. Nie. Słuchaj, 8 zł kosztuje tylko metr lasu, możesz być jego patronem. Więc spoko, ja zadeklarowałam, że wybuduję sobie 10 metrów, a co? Laura Samojłowicz, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Raz jeszcze. Mówię, że twoja historia będzie historią ucieczek i powrotów, ucieczki i powrotu. Mhm. Ty już na dobre wróciłaś? Tak, myślę, że tak. Zapinać pas właśnie. Ba. Wiadomka, nie? No jedziemy. Wiesz co, ja myślę, że swój moment wojaży miałam. Zwiedziłam trochę świata. Trochę, szczerze mówiąc, uciekłam z Polski. Przed czym? Wiesz co, najbardziej chyba przed tym hejtem, który no, dotykał mnie mocno, zwłaszcza tym w prasie. Mm-hmm. Bo to jest historia sprzed lat. Być może niektórzy z tych, którzy nas teraz oglądają, nie wiedzą, co to za historia i nie pamiętają. Niektórzy pewnie pamiętają ją doskonale. Ty wyjechałaś z Polski, kiedy twoja kariera i aktorska, i muzyczna przecież, tak, rozkręcała się na dobre. Powiedziałaś nie, bo co takiego konkretnego się wtedy wydarzyło? Wiesz co, no, dużo tego było. Nie chciałabym tak z grubej rury u ciebie rano po prostu, wiesz. Ale wiesz, za te sukcesy, które odnosiłaś, nie jedna młoda aktorka pewnie dałaby się pokroić, a ty powiedziałaś, że co, że to jest za wysoka cena? To nie tak. Ja myślę, że miałam taki moment, w którym bardzo mnie oczerniono w prasie. Zaczęto pisać nieprawdziwe informacje na mój temat, które bardzo mnie bolały. Mhm. Wtedy... Powiedzmy wprost, grałaś w serialu. Oskarżyłaś reżysera tego serialu o to, że przyszedł do pracy, czy przychodził do pracy nietrzeźwy. No, z badania alkomatem to nie wyniknęło, prawda? No, to nie potwierdziło się to. Tylko potem przeprosiłaś, musiałaś zapłacić karę. No właśnie tutaj chciałam jak to sprostować. Było? Właśnie. Bo przede wszystkim, zacznę od tego, co... Przede wszystkim nie zapłaciłam żadnej kary. A właśnie. Ponieważ... to pana reżysera zwolniono z pracy, a ja dostałam propozycję podwyżki i zagrania w następnym sezonie Hotelu. To jest pierwsza rzecz. Nigdy nie spóźniłam się na plan, zawsze jestem przed czasem. Ci, co mnie znają i nawet większość się zawsze śmieje, że jestem przed czasem. Zawsze byłam przygotowana, dawałam z siebie bardzo dużo. W zasadzie wszystko, co miałam, do wszystkich projektów, w które się angażowałam. Ale ten hejt, o którym mówiłaś na początku, był związany z tym, że co? Że to produkcja oskarżała ciebie o to, że masz, nie wiem, fochy, że za wysoko nosisz, tak? Znaczy, proszę wytłumacz mi, ja analizowałam to wielokrotnie, bo przez moment ja uwierzyłam w to wszystko, że coś zrobiłam nie tak i tak dalej, a zdałam sobie sprawę, że jeżeli moim przewinieniem przez lata pracy na planie na przykład jest to, że po 12 godzinach pracy nie złożyłam rzeczy w kostkę, tylko je położyłam na krześle i że to jest moje przewinienie, na przykład czy spałam w make-upie, w ciuchach, na wznak, żeby nie zepsuć makijażu, fryzury i tak dalej. Zawsze mówiłam dziękuję, dzień dobry i byłam bardzo serdeczna do ludzi. To skąd się to wszystko wzięło? No powiem ci szczerze, że ja wiem doskonale skąd się to wzięło. Opowiesz? Wiesz co, to jest trudna dla mnie sytuacja, bo to jest, wiesz, albo chodzi o moje życie. Ja też chcę się rozwijać, chcę żyć dobrze i jakby... Wiem, że na przykład spotkanie z kobietą od PR-u, bez świadków, w którym na przykład mówi mi, słuchaj, na początku serialu, mówi, słuchaj, a ty będziesz chodziła teraz do każdej prasy, którą ci wskażę i będziesz opowiadała o swoim życiu prywatnym i będziesz promowała nasz serial.
Na co ja mówię? A to było w kontrakcie? Nie, ja to było bez umowy, bez... Tak. Ja nie miałam wtedy dobrego prawnika, nie miałam w ogóle prawnika. Miałam ledwo co agenta, który prowadził tylko kalendarz i jeszcze mnie oszukiwał na kasę. I powiem szczerze, że jeżeli, jak ja powiedziałam wtedy, słuchaj, wolałabym jeszcze tego nie robić, bo jeszcze nic takiego nie zrobiłam, żeby chodzić z prywatą do prasy, a tym bardziej zaczynamy serial dopiero. Usłyszałam, tak? To zobaczysz. No i co się potem wydarzyło? Następnego dnia wszystkie te ploty, które zostały wprowadzone na mój temat, wszystko to ruszyła lawina. Czyli jest jakaś konkretna osoba, która tę machinę uruchomiła. Nie chcesz o tym mówić, rozumiem. Teraz wróciłaś i czy są takie sytuacje z twojej przeszłości, te, o których nawet teraz opowiedziałaś, w których zachowałabyś się inaczej, bo jesteś teraz silniejsza dzięki tej swojej ucieczce? Tak, na pewno panu, który dmuchał w alkomat, wywaliłabym z liścia, mówiąc dosłownie. O matko, i mocne, ale za co? Powiedziałabym, żeby raczej się trzymał z daleka i przygotowywał do pracy. Mocne, ale prawdziwe. No dobrze, ale słuchaj, tak już bez nawoływania do przemocy. Tak, to przepraszam, to może mocne słowo, ale... Jak rozumiem, to mogła być tak przenośnia, prostu, prawda? Tak, to się... A nie fizyczna przemoc, bo tego oczywiście nie chcemy. Tak. No i co dalej? Co dalej? Co dalej? A co pytasz? Nie, no pytam, jakbyś się zachowała, tak? Powiedziałabym po prostu... Bo pewnie byłaś tak, po pierwsze dużo młodsza, po drugie tak. Pewnie no, każda z nas, kobiet, startująca w swojej branży, też na początku, jeżeli nie ma punktów odniesienia, to myśli, że te wszystkie zachowania może są jakąś normą w tym, może tak ma być, może to ja teraz muszę, nie wiem, się opancerzyć. Producent jest święty. No też usłyszałam parę różnych rzeczy na swój temat. Właśnie na przykład cytuję, rozbierzemy cię jak figurę do filmu, albo mogłabyś schudnąć parę kilo, bo ciężko się na ciebie patrzy. To sporo się mówi o mobbingu, o przemocy, przeróżnych jej formach w środowisku filmowym, aktorskim, w szkołach aktorskich. Karolina Korwin-Piotrowska napisała zresztą o tym. Pozdrawiam panią Karolinę, książkę. Czy ty byłaś, czy czułaś się ofiarą takiej przemocy, jakiejkolwiek z jej form, mobbingu? Ale w szkole, na planie? Na planie. A coś z tym zrobiłaś? Dalszy ciąg. Okej. Dobrze, to ty mówisz o tej sytuacji z reżyserem, któremu chciałabyś się odwdzięczyć. Nie, ja nie chcę. Czy jeszcze o innych sytuacjach? Wiesz co, oprócz tych, o których powiedziałaś. Myślę, że to nie jest pora, ani masz jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Ja dopiero... Nie, słuchaj, mamy czas. Ja dopiero ruszam to, bo wiesz, myślę, że mam dość już tego, żeby opluwać mnie, moją rodzinę, mówić o nieprawdziwych, kopiuj, wklej w prasie, we wszystkich prasach praktycznie, pod moim nazwiskiem przez parę dobrych lat. Ja myślę, że tego już jest za dużo i zrobię to z szacunku do siebie, powiem, jaka jest prawda i do tych ludzi, którzy są w porządku wobec mnie, którzy mi kibicują, którzy są serdeczni. Bo z tymi, którzy nie są serdeczni wobec mnie, a dużo też jest takich na pewno, to nie chcę walczyć. Niech oni sobie żyją swoim życiem, ale ja też mam prawo do rozwoju i też mam prawo żyć. Myślisz, że te sytuacje, których doświadczyłaś, w jakiś sposób cię zablokowały, że nie mogłaś grać, nie mogłaś tej swojej kariery rozwijać, że musiałaś po prostu zrobić sobie taką długą przerwę? Bardzo, bo ja przede wszystkim nie widziałam miejsca dla siebie. Na przykład, nie wiem, gościu na ulicy, który mówi, nie mogę pewnie używać takich sformułowań, ale ty taka i owaka, co ty sobie myślisz? I idzie ze mną i chce mnie bić. Na przykład mówię grubo. Ja po prostu w pewnym momencie miałam już za dużo tego wszystkiego, co... Najbardziej ta prasa, bo oni mnie zaszczuli w jakimś stopniu.
po prostu było kopiuj wklej od jakiejś dziewczyny od PR-u, która sama chciała się popisać, czy była jakąś tam mentalną gwiazdką, że po prostu będzie niszczyć komuś życie. A te sytuacje, o których Magdą mówiłaś, sytuacje związane z przemocą, będziesz chciała się z nimi w ten dzisiaj, nie wiem, po tym swoim powrocie rozprawić, ale tak jedna po drugiej? Myślę, że już najwyższy czas. Myślę, że najwyższy czas przeciwstawić się złu i przemocy słownej, fizycznej, każdej przemocy. I myślę, że przyszedł taki moment, w którym nie boję się mówić, chociaż nie jest to łatwe. No właśnie słyszę, bo tak próbuję wyciągnąć coś i widzę, że jeszcze nie chcesz, że czekasz na taki odpowiedni moment, chociaż pewnie byśmy posłuchali, co to za historie i czy są osoby, które znamy, a które za nie odpowiadają. No, Karolina Korwin-Piotrowska też podcięła lawinę i zresztą bardzo, bardzo dobrze się stało. Trzeba mówić. Ja milczałam przez lata, bo też nie było to jakby powszechne, żeby ludzie się bronili, wziąć prawnika, zająć się moimi sprawami, dać jakiś wywiad konkretny. Ja byłam przerażona. Znaczy, dzisiaj czujesz się na tyle silna, że możesz o tym otwarcie mówić, a jednocześnie swoją karierę rozwijać z taką otwartą przyłbicą? Że już cię to nie zniszczy, że już... Hejt już mnie nie zniszczy, myślę. Myślę, że już przeżyłam najgorsze. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Ale ja myślę sobie, że to jest o tym, żeby po prostu wyczyścić pole w swoim życiu, bo nie pójdę dalej. Wiem. I wiem, że do opowieści trzeba być po prostu gotowym i kompletnie przekonanym. Szanuję to, co powiedziałaś i dziękuję ci za to. Ja jeśli dziękuję, będzie jakaś przestrzeń do tego, żebyś chciała opowiedzieć oczywiście więcej, to zapraszamy serdecznie. Dzięki. A teraz na jakim planie jesteś? Życiowym. mam tam parę projektów, jest okej. Teatr objazdowy. Chciałabym teraz wypromować też po jakimś... Chciałabym dużo śpiewać. Myślę, że do tego jestem powołana i spotkać się na przykład z Podsiadło. Też pozdrawiamy. Wygrałam Dawida. Też wygrałam taki program kiedyś właśnie. Jak oni śpiewają. Tak. To taki trochę porównywalny do Idola, czy Mam Talent i wydaje mi się, że moje miejsce jest tam. To życzę ci w takim razie, żebyś znalazła to swoje miejsce. Dziękuję ci bardzo. Bez ludzi, którzy krzywdzą, tylko do przodu. Do przodu, po swoje. Jasne. Tak jest. W pancerzu. A wszystkim, którym przychodzi do głowy po prostu siać hejt, zamęt, to pamiętajcie, że każde słowo może ranić i dopóki się tego pancerza nie zbuduje odpowiedniego, to naprawdę się bardzo, bardzo cierpi. I niektóre słowa też, nie? potrafią z nami iść po prostu przez całe życie. Tak. Dziękuję serdecznie. Laura Samojłowicz była gościem Onet Rano w tej części. Dnia.